familijnej w celi starca Zosimy. Liczył nie tyle na pośrednictwo starca, ile na to, że jego godność i osoba podziała ugodowo i ustrzeże przeciwników od nieprzyzwoitych wyskoków. Dymitr Fiodorowicz nie był nigdy u starca i nie znał go. W propozycji ojca dopatrywał się chęci zastraszenia, lecz że w skrytości serca poczuwał się wobec ojca do winy z powodu niektórych szczególnie drażliwych wystąpień, więc przyjął wezwanie. Przy sposobności dodam, że nie mieszkał w domu ojca jak Iwan, lecz ulokował się osobno na przeciwnym krańcu miasta. Traf zrządził, że Piotr Aleksandrowicz Miusow, bawiący podówczas w naszym mieście, bardzo się zapalił do pomysłu Fiodora Pawłowicza. Liberał typu lat 1840-50, wolnomyśliciel i ateista, może raczej z nudów, a może i dla lekkomyślnej rozrywki, zajął się niezmiernie żywo całą tą sprawą. Zachciało mu się naraz obejrzeć monaster i świętego. A że wciąż jeszcze trwał dawny jego zatarg z monasterem i wciąż jeszcze ciągnęła się sprawa o miedzę, o jakieś tam prawa do wyrębu, do rybołówstwa i tak dalej, więc miał już gotowy pretekst, że niby chce się rozmówić z ojcem Ichumenem, czy by nie można było raz na zawsze zakończyć sporu polubownie. Spodziewał się, że petenta z tak szlachetnymi zamiarami przyjmą w monasterze o wiele lepiej i grzeczniej niż zwykłego ciekawca. Względy te mogły również skłonić mnichów do wywarcia nacisku na chorego starca, który ostatnimi czasy nie opuszczał prawie swej celi i wskutek ogromnego osłabienia nie przyjmował nawet stałych pątników. Piotr Aleksandrowicz nie przeliczył się. Starzec Zosima istotnie wyraził swą zgodę i ustalił dzień. Kto mnie uczynił ich rozjemcą? Odezwał się do Aloszy z uśmiechem. Alosza zaś bardzo się zaniepokoił na wiadomość o zamierzonej naradzie. Rozumiał, że tylko Dymitr przyjdzie z poważnymi zamiarami, natomiast wszyscy inni bez wątpienia przybędą tu w celach błahych, a bodaj czy nie obraźliwych dla starca. Iwan i Piotr Aleksandrowicz Miusow przyjadą z ciekawości, oczywiście najordynarniejszego gatunku, a ojciec zapewne dla błazeństwa i odegrania komedii. O tak, Alosza milczał, lecz głęboko i prawdziwie znał już swego ojca. Powtarzam znów, że bohater mój nie był bynajmniej tak prostoduszny, jakim się wydawał. Z ciężkim sercem oczekiwał wyznaczonego dnia. Rzecz jasna, bardzo mu na tym zależało, aby wszystkie te niesnaski rodzinne wreszcie się skończyły. Jednak w pierwszym rzędzie dbał o spokój starca. Drżał o niego, o jego sławę, lękał się obraźliwych wyskoków, zwłaszcza subtelnych, uprzejmych szyderstw Miusowa i lekceważących niedomówień wykształconego Iwana. Przynajmniej tak sobie to wszystko z góry wyobrażał. Chciał nawet odważyć się i ostrzec starca, wyjaśnić mu, co za ludzie mają tu przybyć, ale po namyśle odstąpił od tego zamiaru. W przeddzień zebrania napisał tylko do Dymitra, że go bardzo kocha i przypomina mu daną obietnicę. Dymitr na próżno głowił się, nie mógł w żaden sposób sobie przypomnieć, jaką obietnicę mógł dać młodszemu bratu. Odpisał jednak, że będzie się starał powstrzymać od podłości i że mimo szacunku dla starca i Iwana wietrzy w tym spotkaniu jakiś podstęp czy też nikczemną komedię. Jednak raczej połknę język, niż bym miał uchybić w szacunku świątobliwemu mężowi, którego ty cenisz tak bardzo. Tymi słowy zakończył swój list. Wlały one nieco otuchy w serce Aloszy. Księga druga. Nieprzyzwoite zebranie. Przyjechali do monasteru. Był piękny, ciepły i pogodny dzień w końcu sierpnia. Spotkanie w celi starca miało się odbyć po późnym nabożeństwie, gdzieś koło godziny w pół do dwunastej. Zaproszeni goście nie raczyli jednak przybyć na nabożeństwo, a zjawili się akurat, gdy gaszono świece. Zajechali dwoma pojazdami. W eleganckim powozie zaprzężonym w parę wspaniałych koni siedział Piotr Aleksandrowicz Miusow i jego daleki krewny, 20-letni młodzieniec Piotr Fomicz Kałganow, przygotowujący się w owym czasie do wstąpienia na uniwersytet. Miusow, u którego Kałganow nie wiadomo czemu chwilowo mieszkał,
zachęcał go do wspólnego wyjazdu za granicę, do odbycia studiów w Zurychu lub Wienie. Lecz młodzieniec jeszcze się nie zdecydował. Był zamyślony, jakby roztargniony. Miał twarz sympatyczną, budowę krzepką, wzrost dosyć słuszny. Spojrzenie jego chwilami w dziwny sposób zastygało. Jak wszyscy bardzo roztargnieni ludzie, mógł na kogoś spoglądać długo i uporczywie, a jednak wcale go nie widzieć. Na ogół był milczący i nieco niezgrabny. Jednak zdarzało się, zresztą wyłącznie w cztery oczy, że naraz stawał się wyjątkowo rozmowny, porywczy, skory do śmiechu i śmiał się czasem Bóg wie z czego. Ale to ożywienie równie prędko i nieoczekiwanie stygło, jak wybuchało. Ubierał się zawsze bardzo elegancko, a nawet wykwintnie. Posiadał już osobisty majątek i spodziewał się w najbliższej przyszłości odziedziczyć znacznie większy. Z Aloszą łączyła go przyjaźń. Fiodor Pawłowicz z synalkiem swoim Iwanem Fiodorowiczem przyjechał w bardzo starym, rozklekotanym, lecz pakownym, zwyczajnym powozie, zaprzężonym w parę wysłużonych dereszy, bardzo odcinającym się od szykownego zaprzęgu Miusowa. Dymitr Fiodorowicz spóźniał się, mimo że jeszcze poprzedniego dnia oznajmiono mu termin i godzinę spotkania. Goście wysiedli z powozów przed obrębem murów monasteru koło zajazdu i weszli pieszo przez wrota. Z wyjątkiem Fiodora Pawłowicza nikt z nich, zdaje się, nie był jeszcze nigdy w żadnym monasterze. A Miusow pewnie od 30 lat nie przekroczył progu świątyni. Toteż rozglądał się wokoło z niejakim zaciekawieniem i z ostentacyjną, mocno nadrabianą swobodą. Lecz spostrzegawczy jego umysł i uważne oko nie dojrzały w monasterze nic godnego uwagi poza gospodarskimi i cerkiewnymi budynkami, nawiasem mówiąc bardzo pospolitymi. Ostatni wierni wychodzili z cerkwi, trzymając czapki w rękach i żegnając się nabożnie. Byli między nimi i przyjezdni, przeważnie ludzie z wyższych sfer, dwie lub trzy panie, jakiś bardzo sędziwy generał. Wszyscy oni stanęli w zajeździe. Żebracy obstąpili naszych przybyszów, ale żaden z nich nie kwapił się zdatkiem. Jedynie Pietrusza Kałganow wyjął z portmonetki 10 kopiejek i Bóg wie dlaczego ożywiony i zmieszany, czym prędzej wsunął pieniądz do ręki jakiejś starowinie, szepcąc podzielić równo. Nikt z gości nie zwrócił na to uwagi, nie miał więc powodu do zmieszania. Kałganow uprzytomnił to sobie i zmieszał się jeszcze bardziej. Jedna rzecz zdziwiła wszystkich. Należało się spodziewać, że ktoś będzie ich oczekiwał, może nawet powita z honorami. Jeden z nich stosunkowo niedawno ofiarował na monaster 1000 rubli, a drugi był najbogatszym obywatelem ziemskim i, rzec można, najbardziej wykształconym w powiecie człowiekiem. Monaster był nawet po części od niego zależny, gdy chodziło o rybołówstwo, zważywszy, że sprawa sądowa mogła przyjąć niepomyślny dla monasteru obrót. A jednak nie witała ich żadna oficjalna osobistość. Miusow z roztargnieniem spoglądał na nagrobki koło cerkwi i zamierzał zrobić uwagę, że chyba rodziny nieboszczyków słono opłaciły prawo grzebania swoich zmarłych w tym świętym miejscu. Lecz powściągnął się. Właściwa mu liberalna ironia przerodziła się nieledwie w gniew. Do kogo u licha zwrócić się w tym galimatiasie? Trzeba się w końcu zdecydować, bo czas upływa. Odezwał się nagle jakby do siebie. W tej chwili podszedł do nich starszy, łysawy jegomość w szerokim letnim paltocie ze słodkimi oczkami. Z lekka uniosłszy kapelusza, ze słodką uniżonością przedstawił się wszystkim, nie podając ręki, jako obywatel spod Tuły, Maksymow. Wlot zorientował się w sytuacji naszych pątników. Starzec Zosima mieszka w pustelni, której nie opuszcza. Będzie ze 400 kroków od monasteru. Na przełaj przez lasek. Przez lasek. To i ja wiem, że przez lasek, odezwał się Fiodor Pawłowicz. Aleśmy drogę zapomnieli. Dawnośmy tu nie byli. A właśnie przez tę bramę i prosto przez lasek. Przez lasek. Chodźmy. Może panowie pozwolą. Mnie samemu. Ja sam. Tędy proszę, tędy. Wyszli z bramy i skierowali się przez las. Pan Maksymow, człowiek lat około 60, mówiąc właściwie nie szedł, lecz biegł truchcikiem z boku, przypatrując się przybyszom z gorączkową, prawie że nieznośną ciekawością. Spoglądając na nich, miał oczy z lekka wybałuszone.
Uważa pan, przyjechaliśmy do tego starca w pewnej sprawie, zauważył Osklemiusow. Uzyskaliśmy, że tak powiem, audiencję u świątobliwej osoby, a przeto, chociaż wdzięczni panu jesteśmy za wskazanie drogi, prosimy nie wchodzić razem z nami. Byłem już, a jakże byłem, un chevalier parfait, wspaniały rycerz. Co mówiąc, Maksymow przytyknął palcami w powietrze. A któż to jest, chevalier? Zapytał Miusow. Starzec, bajeczny starzec, starzec, honor i chluba monasteru, Zosima, to taki starzec. W tej chwili dogonił ich niski, wychudły i bardzo blady mnich w kłobuku i przerwał bezładną gadaninę Maksymowa. Fiodor Pawłowicz i Miusow stanęli. Mnich przywitał gości niezwykle grzecznie, wprawie w pas się pokłonił i rzekł. Ojciec Ichumen pokornie prosi wielmożnych panów po wyjściu z pustelni do siebie na obiad, o godzinie pierwszej, nie później. I pana także, dodał zwracając się do Maksymowa. Stanowczo skorzystam z tego zaproszenia, zawołał Fiodor Pawłowicz niezmiernie uradowany. Stanowczo. I pamiętajcie, panowie, przyrzekliśmy sobie zachowywać się tutaj przyzwoicie. A pan, Piotrze Aleksandrowiczu, czy pójdzie pan z nami? Naturalnie. Przyjechałem właśnie w tym celu, aby się przyjrzeć tutejszym zwyczajom. Jedno mnie tylko krępuje, że jestem tu z panem, Fiodorze Pawłowiczu. Tak, Dymitra Fiodorowicza jeszcze nie ma. Ależ byłoby świetnie, żeby wcale nie przyszedł. Czy pan sądzi, że przyjemność sprawiają mi te wasze sfary, jeszcze zwać panem na dokładkę? Zatem przyjdziemy na obiad. Proszę podziękować w naszym imieniu ojcu Ichmenowi, zwrócił się do mniszka. Mam polecenie zaprowadzić wielmożnych panów do samego starca, odrzekł mnich. A ja w takim razie do ojca Ichumena. Ja tymczasem wprost do ojca Ichumena, zaszczebiotał Maksymow. Ojciec Ichumen w obecnej chwili jest zajęty, ale jak pan uważa? Niezdecydowanie odezwał się mnich. Niezwykle natrętny staruszek, orzekł na głos Miusow, skoro Maksymow pobiegł z powrotem do monasteru. Podobny do von Cona, wtrącił nagle Fiodor Pawłowicz. Pan wciąż tylko to masz na myśli. Z jakiej racji podobny do von Cona? A czy pan widział kiedy von Cona? Widziałem fotografię, chociaż rysy twarzy odmienne, ale jest jakieś podobieństwo trudne do określenia. Kubek w kubek sobowtór von Cona. Zawsze miarkuje tylko z fizjonomii. Niech i tak będzie. Pan się na tym wyznaje. Tylko jedno panu chcę powiedzieć, Fiodorze Pawłowiczu. Sam mi pan raczył przypomnieć, że daliśmy sobie słowo zachowywać się przyzwoicie. Proszę o tym pamiętać. Powiadam panu, musi się pan bezwzględnie hamować. Jeżeli zacznie pan błaznować, to proszę mi wierzyć, iż nie będę pana krył swoim nazwiskiem. Taki to już człowiek, odezwał się do mnicha. Obawiam się wchodzić z nim do przyzwoitych ludzi. Na bladych, bezkrwistych wargach mniszka pojawił się subtelny, milczący uśmieszek, niepozbawiony pewnego sprytu, ale nic nie odpowiedział. Widać było, że milczy z poczucia własnej godności. Miusow nachmurzył się jeszcze bardziej. A niech ich diabli porwą. Urobiona od wieków powierzchowność, a wewnątrz szarlataństwo i bzdura, przemknęło mu przez głowę. Ot i pustelnia. Jesteśmy na miejscu, zawołał Fiodor Pawłowicz. Wrota zamknięte. I począł żegnać się zamaszyście przed świętymi obrazami namalowanymi na tympanie i po obu stronach wrót. Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one, rzekł po chwili. W tej to pustelni 25 mnichów dusza ratuje, wzajem na się spoziera i kapustą się żywi. I co najciekawsze, że ani jednej kobiety do celi nie puszczają. A tak jest naprawdę. Tylko, że jak powiadają przecie ludziska, świątobliwy starzec przyjmuje panie, zapytał nagle mnicha. Wiejskie baby to i teraz tam są, leżą sobie koło ganeczku i czekają. A dla pań, to znaczy dla niewiast z wyższej sfery, urządzone są na galerijce, ale poza celą dwa pokoiki. O tam właśnie, tamte okna. Starzec wychodzi do nich naturalnie, kiedy zdrów, przez wewnętrzny korytarz, nie opuszczając domu.
Czeka tam już jedna pani, obywatelka ziemska spod Charkowa, pani Chochłakow ze swoją chorą córką. Pewnie starzec przyrzekł, że ją przyjmie, chociaż ostatnimi czasy tak jest wyczerpany, że i do pielgrzymów rzadko kiedy wychodzi. To znaczy, że jest jakaś ścieżyna prowadząca z pustelni do niewiast. Nie myśl, ojcze wielebny, że ja coś tego, ja tylko tak. Wiecie, panowie, na górze Athos, chybaście słyszeli, nie tylko kobiet nie puszczają wcale, ale w ogóle nie mogą tam być żadne kobiety ani inne istoty płci żeńskiej, kurki, indyczki, jałówki. Fiodorze Pawłowiczu, wrócę i zostawię tu pana samego, a beze mnie to pana wnet stąd wyproszą. Prorokuję to panu. A czymże to panu przeszkadzam, Piotrze Aleksandrowiczu? Patrzajcie! Zawołał nagle Fiodor Pawłowicz, znalazłszy się za murem. Patrzajcie, w jakiej dolinie róż oni mieszkają. Nie było tu co prawda obecnie róż, lecz były inne kwiaty, rzadkie i piękne kwiaty jesienne. Jaskrawiły się wszędzie, gdzie tylko można je było zasadzić. Widocznie opiekowała się nimi czyjaś doświadczona ręka. Roiło się od klombów między budynkami i mogiłami. Domek, w którym znajdowała się cela starca, drewniany, parterowy, z gankiem, był również ze wszystkich stron obsadzony kwiatami. Czy było tu coś takiego za poprzedniego starca Warsonofia? Tamten, powiadają, nie cierpiał żadnego upiększenia. O byle co zrywał się i okładał kosturem gości, nie oszczędzając nawet płci pięknej, odezwał się Fiodor Pawłowicz, wchodząc na ganeczek. Starzec Warsonofii po prawdzie czasem wydawał się jakby nawiedzony, ale ludzie zmyślają wiele nieprawdziwych rzeczy. A kosturem nigdy nikogo nie okładał, odparł mniszek. Teraz panowie zechcą poczekać chwilę, pójdę zawiadomić starca. Fiodorze Pawłowiczu, po raz ostatni powtarzam panu warunek. Niech się pan zachowuje przyzwoicie, inaczej gorzko pan pożałuje. Zdążył jeszcze wyszeptać Miusow. Nie pojmuję, czego pan tak bardzo wzburzony, odpowiedział szyderczo Fiodor Pawłowicz. Zląkł się pan swoich grzeszków, co? Powiadają przecie, że on z oczu od razu miarkuje, kto z czym przyszedł. A cóż to pan tak wysoko ceni jego zdanie? I kto? Pan, taki paryżanin i postępowiec, nawet się panu dziwię doprawdy. Miusow nie zdążył odpowiedzieć na sarkastyczną uwagę, gdyż w tej chwili poproszono ich do celi. Czuł się nieco podrażniony. No, znam siebie, jestem rozdrażniony, zacznę się sprzeczać, uniosę się i skompromituję siebie i swoje przekonania, przemknęło mu przez myśl. Stary błazen. Weszli do celi niemal równocześnie ze starcem, który na ich widok wyszedł ze swej alkowy. W celi oczekiwali już starca dwaj ojcowie. Jeden był bibliotekarzem, drugi, ojciec Paisi, był to chorowity mnich, dosyć jeszcze młody, jak powiadano, wybitnie uczony. Prócz nich był tu jeszcze młody, dwudziestokilkoletni młodzieniec w surducie, seminarzysta, przyszły teolog, którym nie wiadomo dlaczego monaster nasz i mnisi szczególnie się jakoś opiekowali. Stał w kącie i przez cały czas ani się poruszył. Dosyć wysoki, miał twarz świeżą, o wydatnych kościach policzkowych, o bardzo wąskich, piwnych oczach, małych i bystrych. W postawie jego był wyraz głębokiego uszanowania, ale godnego, bez cienia uniżoności. Nie pozdrowił wchodzących, jako osoba im nierówna, niższa od nich i poniekąd zależna. Starzec Zosima wyszedł w asyście nowicjusza i Aloszy. Obaj ojcowie wstali na powitanie, pokłonili się bardzo nisko, palcami dotykając ziemi, po czym pobłogosławieni ucałowali rękę starca. Następnie starzec odpowiedział każdemu z nich również głębokim pokłonem i każdego poprosił o błogosławieństwo. Cała ceremonia odbyła się w zupełnej powadze, nie jako powszedni obrządek, lecz z jakimś szczególnym namaszczeniem. Mimo to Miusow dopatrzył się w niej świadomej tendencji. Z całego grona on stał najbliżej starca. Powinien był i nawet zastanawiał się nad tym poprzedniego wieczoru, pomimo takich czy innych przekonań, choćby z przyzwoitości, skoro już takie są tu obyczaje, podejść i poprosić o błogosławieństwo. Przynajmniej poprosić o błogosławieństwo, jeśli już żadną miarą nie chciał ucałować ręki starca. Atoli na widok tych pokłonów i cmokania
zmienił momentalnie zamiar. Złożył dosyć głęboki, jak na świeckie zwyczaje, ukłon i podszedł do krzesła. Tak samo zachował się Fiodor Pawłowicz, tym razem wyraźnie jak małpa, przedrzeźniając Miusowa. Iwan Fiodorowicz ukłonił się bardzo uprzejmie i godnie. Młody zaś Kałganow zmieszał się tak, że zapomniał się ukłonić. Starzec opuścił wzniesioną już do błogosławieństwa rękę i pokłoniwszy się po raz drugi, poprosił, aby wszyscy raczyli zająć miejsca. Krew zalała policzki Aloszy. Poczuł palący wstyd. Jego złe przeczucia zaczynały się sprawdzać. Starzec usiadł na obitej skórą machoniowej kanapie, bardzo starej roboty. Gości zaś, z wyjątkiem obu mnichów, usadowił na stojących rzędem pod przeciwległą ścianą czterech krzesłach z takiegoż drzewa, obitych czarną, mocno przetartą skórą. Ojcowie usiedli po bokach, jeden koło drzwi, drugi przy oknie. Seminarzysta, Alosza i nowicjusz stali. Cela była niewielka i miała jakiś zaniedbany wygląd. Umeblowanie składało się wyłącznie z najniezbędniejszych sprzętów, grubociosanych, ubogich. Na oknie stały dwie doniczki z kwiatami. W kącie wisiało wiele ikon, między nimi obraz Matki Boskiej, ogromny, ręcznie malowany, pochodzący zapewne jeszcze z czasów znacznie poprzedzających odszczepieństwo starowierców. Przed nim tliła się lampka. Obok niego wisiały dwie inne ikony z wizerunkiem w świecących ryzach, a dalej figurki cherubinów, porcelanowe jajeczka, katolicki krzyż z kości słoniowej z obejmującą go Mater Dolorosa i kilka zagranicznych sztychów z obrazów wielkich włoskich starych mistrzów. Obok tych wysoce artystycznych i cennych rycin wisiało kilka odpustowych rosyjskich litografii wyobrażających świętych, męczenników, jakie za grosze sprzedawano na każdym jarmarku. Poza tym było tu jeszcze kilka litograficznych portretów współczesnych i dawnych rosyjskich archijerejów, ale te wisiały na innych ścianach. Miusow obejrzał powierzchownie cały ten odpustowy kram i zatrzymał badawcze spojrzenie na starcu. Szanował bowiem swój wzrok. Słabostki tej nie możemy mu brać za złe, ponieważ miał już lat 50. Osiągnął zatem ów krytyczny wiek, kiedy każdy mądry, elegancki, zabezpieczony na starość człowiek, czasem nawet mimo woli, zawsze zaczyna odnosić się do siebie z większym szacunkiem. Starzec nie spodobał mu się z pierwszego wejrzenia. Istotnie było coś w wyrazie jego twarzy, co mogło się nie spodobać nie tylko Miusowowi. Był to niewysoki, zgarbiony mnich, ledwo trzymający się na nogach. Miał zaledwie 65 lat, lecz wycieńczony chorobą wyglądał przynajmniej o 10 lat starzej. Całe jego oblicze, bardzo wysuszone, było usiane drobnymi zmarszczkami, które skupiły się szczególnie koło oczu. Oczy zaś były nieduże, jasne, bystre i błyszczące, jakby dwa skrzące punkty. Siwiuteńkie włoski zachowały się jedynie na skroniach, bródka była mała i rzadka, w szpic, a wargi składające się często do uśmiechu, wąziutkie jak dwa sznureczki. Nos nie tyle długi, ile ostry jak u ptaszka. Sądząc z powierzchowności, złośliwa, małostkowa, nadęta duszyczka, pomyślał Miusow, bardzo z siebie niezadowolony. Uderzenie zegara ułatwiły nawiązanie rozmowy. To tani, mały zegar ścienny z ciężarkami wydzwonił śpiesznie godzinę 12. Akurat w sam czas, zawołał Fiodor Pawłowicz. A syna mego Dymitra Fiodorowicza wciąż jeszcze nie ma. Przepraszam za niego, święty starcze. Aloszarz wzdrygnął się, usłyszawszy zwrot święty starcze. Ja natomiast jestem zawsze punktualny, co do minutki, pamiętając, że punktualność jest grzecznością królów. Ale pan przecież nie jest królem. Nie mogąc się powstrzymać, mruknął Miusow. Tak, to prawda, nie jestem królem. I wyobraź pan sobie, Piotrze Aleksandrowiczu, że sam o tym wiedziałem, jak Bozie kocham. Zawsze jakoś wyrwie mi się niestosowne słówko. Wasza wielebność, zawołał nagle z jakimś niespodzianym patosem, widzisz przed sobą figlarza, wierutnego błazna, przedstawiam się. Stare przyzwyczajenie niestety, a że czasem niestosownie zelgam, to nawet umyślnie. Umyślnie, aby rozśmieszyć i być miłym. Trzeba przecie na Boga być miłym, prawda?
Przyjechałem już temu, ze 7 lat będzie do pewnej mieściny, za interesem ma się rozumieć, i z jakimiś kupczykami wszedłem w spółkę. Idziemy razem do sprawnika, bo trzeba było i zapytać go o coś tam i na obiad zaprosić. Wychodzi do nas sprawnik, wysoki, tęgi, ponury blondyn. Tacy są najniebezpieczniejsi w tego rodzaju okolicznościach. Wątroba im dolega. Wątroba. Ja do niego bez ogródek i rozumiecie, panowie, z całą swobodą światowca. Panie sprawniku, zechciej pan być, powiadam, naszym, że tak powiem, naprawnikiem. Jakim naprawnikiem? Powiada. A ja już miarkuję, że mu się koncept mój nie podoba. Stoi zasępiony i uparcie czeka. Chciałem, powiada, pożartować sobie tylko tak dla humoru niby, gdyż pan naprawnik to nasz słynny rosyjski dyrygent, a my właśnie gwoli harmonii naszego przedsiębiorstwa potrzebujemy też jakby dyrygenta. Przecie rozumnie wytłumaczyłem i porównałem, nieprawdaż? A on: przepraszam, powiada, jestem sprawnikiem i nie pozwolę stroić żartów z mego tytułu. Odwrócił się i wychodzi. Ja za nim w te pędy i wołam: tak, tak, pan jesteś sprawnik, a nie naprawnik. Nie, powiada, jeśli się raz rzekło, to znaczy naprawnik. I wyobraźcie sobie, panowie, cały nasz interes spalił na panewce. I wciąż tak jakoś i zawsze to samo. Swoją grzecznością sam sobie szkodę wyrządzam. Pewnego razu znowu, wiele lat temu, powiadam do pewnej nawet wpływowej osobistości: małżonka pana to łechczywa niewiasta. Oczywiście miałem na myśli jej drażliwość moralną na punkcie honoru. A on mi na to ni mniej, ni więcej: a czy pan ją łechtał? Nie wytrzymałem. Naraz myślę sobie, niechże mu się przypodobam. Pewno, powiadam, łechtałem. To on mnie wówczas, dalibóg, połechtał. Tylko że to już dawno było, więc i nie wstyd opowiadać. Zawsze jakoś muszę sobie zaszkodzić. I teraz nic pan innego nie robi, odezwał się z obrzydzeniem Miusow. Starzec w milczeniu spoglądał na nich obu. Czyżby? Niechże pan sobie wyobrazi, że ja i o tym wiedziałem, a nawet powiem panu coś więcej. Przeczuwałem, na coś zanosi się od pierwszego swego słówka. I nawet, wie pan, przeczułem i to, że od pana pierwszego usłyszę reprymendę. Gdy uświadamiam sobie, że żart mi się nie udał, oba policzki poczynają mi przysychać do dolnych dziąseł i łapie mnie coś jakby skurcz. To mi jeszcze z młodości zostało, z tych czasów, gdy rezydowałem po dworach szlacheckich i z tego rezydowania chleb jadłem. Pajac jestem kompletny. Urodzony pajac, wasza wielebność. Prawie że opętany. Owszem, nie przeczę. Może i siedzi we mnie jaka nieczysta siła. Ma się rozumieć, podlejszego gatunku bies. Ważniejszy, inną by sobie kwaterę obrał. Tylko że nie i w panu, Piotrze Aleksandrowiczu. I pan także nieosobliwa kwatera. Ale przynajmniej wierzę. W Boga wierzę. Dopiero od niedawna zwątpiłem, lecz za to teraz siedzę tu i czekam wielkich słów. Ja, wasza wielebność, to jak nie przymierzając filozof Diderot. Czy wiadomo ci, ojcze wielebny, jak to ów Diderot, filozof, zjawił się u metropolity Platona za cesarzowej Katarzyny? Wchodzi i powiada prosto z mostu: nie ma Boga. Co usłyszawszy, świątobliwy mąż podnosi palec i powiada: rzekł głupi w sercu swoim, nie masz Boga. A tamten, tak jak był, od razu dał drapaka. Wierzę, zawołał gromkim głosem, i chrzest święty przyjmuje. Z miejsca go ochrzcili. Księżna Daszkow była matką chrzestną, a Potiomkin ojcem. Fiodorze Pawłowiczu, to już zaczyna być nie do zniesienia. Pan przecież wie, że kłamie jak najęty, że w tej niedorzecznej anegdocie nie ma słowa prawdy, więc po co się pan zgrywa? Rzekł Miusow drżącym głosem, tracąc panowanie nad sobą. Całe życie przeczuwałem, że to kłamstwo, zawołał z przejęciem Fiodor Pawłowicz. Ja wam, panowie, za to całą prawdę jak na spowiedzi wyłożę. Wielki starcze, przebacz mi, proszę, ale dodatek o chrzcie Diderota ja sam w ostatniej chwili dorobiłem. Dopiero przed chwilką wymyśliłem, jakim zaczął opowiadać. Przedtem zaś nigdy mi coś takiego do głowy nie przychodziło. Gwoli pikanterii dodałem o tym chrzcie. A po to zgrywam się, Piotrze Aleksandrowiczu, aby się milszym wydać.
Zresztą, między nami mówiąc, nie zawsze wiem dlaczego. A co się tyczy Diderota,